Radio, Tok FM, Euro, Concita, Extra, Tok FM, Euro, Concita, Extra. Tak. No i co? Polskę, Polskę. No to on to już mówi tak, bo to gdzieś tam z innego miasteczka może. Ze wsi, no ja wiem, skąd ten Rydyk pochodzi. Chociaż powinniśmy tutaj, proszę Państwa, wiedzieć, bo mamy w kartotece, gdzie się ksiądz Rydyk urodził, no bo to rzutuje na jego wymowę, na jego mowę, na akcenty, na er, na srer i inne atrakcje, inne dodatki. Wiecie Państwo, może chociaż przez to zrozumiecie, jak to Żydzi kiedyś wyrzucili z katolikami drugie przykazanie, a wprowadzili bałwochwalstwo wraz ze złota, ze srebra. Jak to psalm 115 mówi, że trzeba je nosić, nie mogą chodzić, nie mogą mówić. Niech im podobni będą twórcy ich. Czyli, że ci twórcy też będą niech tymi bałwanami. Niech będą tymi bałwanami. No bo to są bałwane, a słowo bałwochwalstwo to jest no, od czczenia bałwanów. Noszenie bałwanów, kukieł. Także jak są procesje katolickie, to te kukły są noszone nawet już od 6 rano. Nie raz. Proszę Państwa, raz, nie raz. Od 6 rano. Przekupa śmiechu na wydechu. No. Ponoć ta Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej to jest super. Jakbyście Państwo mogli tam skończyć studia, no ci szczególnie amatorzy z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie są nudy na pudy. Państwo zobaczą tutaj w tych filmach sąsiednich też naszego radia. To KFM Eurokoncita Extra audycja. Pokazujemy też, proszę Państwa, na taką aulę, gdzie się nic nie dzieje cały dzień i nagle, że coś ktoś wbiega, jakaś grupa ludzi, bo oni organizują. Ale tak to, te wszystkie sale stoją puste, że może by się jakaś szkoła zainteresowała wyższa prywatna, żeby wykupić tę starą bibliotekę BW na Uniwersytecie Warszawskim, żeby to wykupić, to by chociaż pełno pieniędzy było. A tak to stoi, państwo musi płacić na tych cieciów, na tych stróżów, to wszystko trzeba opłacić, albo jakby nawet ci żebracy po 5 osób mieli stać, to też trzeba im płacić, bo oni mają ciepłą posadkę, bo oni są ubezpieczeni, bo oni będą, jeżeli to jest stałe, emeryturę i to i tam. Także wiecie Państwo, kupa śmiechu na wydechu, takie czasy są, gdy no, no, od wczoraj mamy, że silne wiatry wieją, jest bardzo zimno, że jak zastanowiłam się, czy to w zimowej kurtce nie chodzić. Jak z oglądawkę Ginkgo Biloba i lecytynę jak Bilomac Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Czyli, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Extra. A ja będę przyjmowała teraz hinduski prysznic i zaraz wyjdę, proszę Państwa. Ja to tak specjalnie mówię hinduski prysznic, bo nie preferuję, nie reklamuję kąpieliska, proszę Państwa, w wodzie stojącej. No bo świnia to tak się tą samą wodą myje wciąż i tam pierdzi do niej, tam brudzi odchody, wydala i potem się tą wodą polewa kąpiel. No tak Janek się kąpał garnkiem. No to przecież to jest kupa śmiechu. Ja mówię, że nie lepiej jest się pomydlić i potem prysznicem z siebie to wszystko zrzucić. Nawet mniej wody by się zużył. A on tego nie rozumie, bo to do niego nie dociera. Jak już ktoś ma tę schizofrenię, jak ktoś ma tę chorobę, ma pewne przyzwyczajenia, bo wiecie Państwo, co to są przyzwyczajenia głupich ludzi, co to są stereotypy, to wszystko, z tego wszystkiego człowiek mógł wyjść. Przecież od tego jest internet. Świadkowie Jehowy wykorzystali to w dobrym celu, a ci mieli, Janek
pokazujesz szczura na Marsie. Ja mówię, co ty mi tego szczura na Marsie pokazujesz? Jak to jest nieprawda, a komornicy ci wchodzą, mieszkanie zabierają. Schizofrenię obserwuj w internecie. To zapanujesz nad nią. W propozycjach reform i cięć przedstawionych przez grecki rząd. Potężna eksplozja przed włoskim konsulatem w Kairze. Jedna osoba zginęła, są ranni. Sanepid zamknął do końca wakacji kąpieliska w Unieściu, Sarbinowie, Mielnie i Ustroniu Morskim. Powód to skażenie mikrobiologiczne. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Właśnie. Gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euroklinika Ekstra, zaraz o 12 więcej powiemy. Będzie, proszę Państwa, więcej informacji w naszym radiu TOK FM, Euroklinika Ekstra. TOK FM, Euroklinika Ekstra. Szanowni Państwo, w studiu pan Piotr Januszka, dyrektor Czeskiego Centrum. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest wystawa w Warszawie, w Pałacu Staszica. Wystawa, która jest inauguracją obchodów 600. rocznicy śmierci Jana Husa. Odbył się wernisaż i panel dyskusyjny 6 lipca, czyli dokładnie 600 lat po tym wydarzeniu. Co możemy zobaczyć na wystawie? Proszę Pani, wystawa jest o Janu Husie, który był reformatorem kościoła w Najmniej ciekawe. I wielkim myślicielem. Wystawa, powiedzmy najpierw o wystawie, jest bardzo dobrze zrobiona, polecamy, jest po polsku i jest tam i część poświęcona Husowi, jego życiu i część o stosunku Husa do Polski, do Polaków, Polaków do Husa, bo to uważam, że jest bardzo, bardzo ważne, czyli to zrobiliśmy specjalnie dla Polski. Jeżeli o Husie, Hus jest jedną z największych i najsłynniejszych postaci w ogóle czeskiej historii. Wiem, że w Polsce jest dużo mniej znany. Ale jest znany oczywiście, że to jest polenie Jana Husa na Soborze w Konstancji, no to się wie po prostu. Tak, jest podręcznik. Upanowali go szpani i na Rusie. To właśnie to czytaj. Ksiądz Ryzyku. Dzisiaj już nic się na szczęście nie pali osób, które mają krytyczny pogląd. A Hus jest postrzegany przez Czechów jak wielka postać. Dlaczego? Hus jest przestrzegany przez taki slogan, który powiedział, umierając, zanim go spalono, powiedział: prawda zwycięży. Jakby ten etos moralny, ten etos etyczny jest u niego jakby najważniejszy. To prawda zwycięży, które powiedział w roku 1415, prawdopodobnie, pojawia się później na fladze prezydenta czechosłowackiego pierwszego, Tomasza Galiga Masaryka, po powstaniu Czechosłowacji w 1918 roku, tak jak Polska, prawda, pod koniec pierwszej wojny. I tutaj Masaryk się do niego odwołuje bezpośrednio. I na tyle, że na fladze jest tylko dwie słowa i to jest prawda zwycięży. I potem przychodzi Wacław Havel i mówi: prawda i miłość zwycięży. Czyli tutaj Pani widzi, że jest ten wątek, który ciągnie się przez historię czeską i przez ten slogan, przez to powiedzenie jakby się oczywiście ciągle jest ten wątek Husa. Jan Hus, to jest bardzo ciekawe, dlaczego Jan Hus jest bohaterem narodowym dla Czechów, ponieważ to jest reformator religijny. To był ksiądz katolicki, który widział... Przepraszam, to był ksiądz, bo wtedy jeszcze nie mówiono tak, katolicki. Przepraszam. To był ksiądz kościoła chrześcijańskiego. Dokładnie. Dziękuję, to precyzja jest bardzo istotna. W każdym razie on widział to, co się dzieje w strukturach hierarchii, widział tę całą degrengoladę i upadek moralny, no i chciał tej reformy, więc zdradziecko zaproszono go na sobór w Konstancji, gdzie został po prostu spalony za to, że najzwyczajniej w świecie po prostu krytykował to, co złego działo się w kościele. Więc niech pan proszę powie. Dlaczego Czesi, którzy kojarzeni są jednak z ateizmem jako społeczeństwo, tak wysoko na sztandarach mają reformatora religijnego? Bo on nie był reformatorem tylko religijnym. Znaczy, będąc reformatorem kościoła, on był jakby reformatorem społeczeństwa, prawda? Bo wtedy to były takie czasy, gdzie
Wszystko, co dotyczyło kościoła, dotyczyło władzy, dotyczyło życia publicznego, moralności, w ogóle życia. I dla Czechów on jest właśnie ważny ze względu na ten etos moralny, o którym mówiłem, niezależnie od wiary. Powiedział pan, że na wystawie będzie też to, jacy Polacy mieli stosunek, jaki Polacy mieli stosunek do Jana Husa i jego poglądów, jaki był ten stosunek? No właśnie, to było dla mnie bardzo ciekawe, jak to się odbywało, czyli Hus jest przywożony, Hus przyjeżdża do Konstancji, ma taki dokument od cesarza niemieckiego Zygmunta, który mu zapewnia bezpieczeństwo na tą drogę, no ale potem tam jest wsadzony do więzienia i już z tego więzienia nie wychodzi akurat na stos. Podobno była tam delegacja oczywiście biskupów z Polski, tak jak z innych krajów, bo to był bardzo ważny sobór. Dlaczego? Nie zapomnijmy, że w tej chwili Kościół ma trzech papieży. Trzech papieży, którzy się kłócą. Tam są oczywiście interesy polityczne, tam są interesy państw, takich jak Francja i tak dalej, i tak dalej. No i w tej chwili Hus krytykuje i mówi, że u niego wiara to jest jakby kontakt bezpośredni między Bogiem i człowiekiem, jednostką. On bardzo naciska na to, że człowiek ma swoją odpowiedzialność osobistą i wiarę osobistą. W tej jego wiarze nie ma żadnego pośrednika między Bogiem i człowiekiem. A to uderza w Kościół. To uderza w Kościół. Co też uderza w Kościół, jest to, że on krytykuje sprzedawanie odpustów, które były bardzo rozpowszechnione w tych czasach. Krytykuje w ogóle płacenie za chrzest, za ślub i tak dalej, i tak dalej. Czyli on krytykuje jakby tą stronę finansową Kościoła, czyli rozumiemy, że to się nie podobało. To są wszystko cechy, o których jakby każdy Czech wie i o których słyszy w szkole. Te reformy na planie teologicznym to interesuje tylko osób związanych z teologią. A ten panel dyskusyjny, który się odbył 6 lipca, tam byli historycy i ksiądz katolicki, ksiądz biskup, doktor habilitowany Grzegorz Ryś, ale także ksiądz Michał Jabłoński z Ewangelików Reformowanych, między innymi wymieniam. Co tam ciekawego padło? Co tam pana zaskoczyło? No, po pierwsze, staraliśmy się zrobić taki panel, gdzie by właśnie byli historykowie. Tam był profesor Bielina, tam była pani profesor Panner i teologowie. Z jednej strony protestanccy i z drugiej strony biskup katolicki. Ta debata była w takim bardzo fajnym nastroju, klimacie ekumenicznym i zgoda była, myślę, do tego, że to była bardzo ważna postać, że do dzisiaj nam ma coś powiedzieć, bo ma coś do powiedzenia, bo niektóre cechy, które krytykował, to jakby ciągle się o nich debatuje, właśnie połączeń, jakby rola władzy świeckiej, władzy politycznej, rola Kościoła, na ile tego balansu ma być jakby raczej taką sferą spirytualną, czy tego, co Hus mówił, że między Bogiem i jednostką. No i pokazało też różne ciekawe rzeczy dotyczące Husa i Polaków. Bo Jan Hus, mojemu zaskoczeniu, nigdy nie podróżował po Europie. Hus urodził się w Czechach, cały życie spędził w Pradze, był profesorem uniwersytetu, też rektorem. To jest też ważne, że dla Czechów, my nawet mówimy mistrz Jan Hus, i większość Czechów go postrzega jak profesora uniwersytetu. Był rektorem. Jest też powiązany z tym Uniwersytetem Karola, który był wtedy nowym uniwersytetem. W Krakowie jeszcze nie było. Czyli też w Pradze studiowała pewna liczba Polaków. Tam były setki osób z Polskiego Królestwa.
Ale co jest ciekawe, że znaleźliśmy na przykład, że kiedy król Jagiełło zwyciężył pod Grunwaldem, gdzie potem też trochę Czechów brał udział, to profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, Jan Hus, siada i pisze list do króla Jagiełły. I pisze mu, że proszę pana, gratuluję do zwycięstwa. Ciekawe. Ciekawe, faktycznie. Tomasz Piątek pisze dzisiaj w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy pan widział ten tekst, ale myślę, że się panu spodoba. Przeczytam go po naszej rozmowie. Tak. Hus ważnych spraw stos. I tutaj Tomasz Piątek pisze tak. Hus stworzył Czechów. Zamieszkał w Polsce, postawił Słowian na nogi, ale przede wszystkim zaczął reformację i nowoczesność, oba te słowa pisane wielką literą. Jego stos rozświetlił Europę, bo husytyzm dowiódł, że lud nie musi być ciemny ani posłuszny dostojnym autorytetom. Ładnie pisze, prawda? To ładnie pisze, to się bardzo ładnie czyta. To jest też powiązane z tym, że Hus naciskał i potem husyci i potem protestanci później oczywiście naciskał na ten bezpośredni połączenie między Bogiem i jednostką, co znaczy na przykład, że człowiek może sobie czytać Biblię, co wtedy nie było niczym jakby rozpowszechnionym, czyli Biblia już przed Husem istniały tłumaczenia na czeski, ale za czasów Husa jakby robiono nowe tłumaczenia i za czasów husytów bardzo rozpowszechnione było, że ludzie mieli Biblię i czytali sobie w domu, to znaczy na przykład, że nauczyli się czytać, że jeżeli czytali Biblię, no to już mogli czytać też inne rzeczy. I czyli tutaj Hus ma bardzo ważną rolę i potem husyci jakby ze względu cywilizacyjnego. Ale w ogóle także dla języka czeskiego, bo też przeczytałem u Tomasza Piątka, że językoznawcy sprawdzili, że Hus najpierw pisał ewidentnie po czesku, a potem dopiero tłumaczył na łacinę. I też są takie zagadnienia dotyczące jego wpływu na czeski język. To taki no, naprawdę... z tą łaciną to jest różnie, bo myślę, że tak jak każdy teolog w tych czasach, znaczy dla niego normalne było pisać po łacinie. Tak. On potem, on był kaznodziejem, czyli oczywiście te swoje kaznodziejstwa to po czesku, bo on kazał po czesku i na jego jakby potrzebę, powiedzmy, w Pradze zbudowano nową kaplicę, to się nazywa Kaplica Betlejemska, która istnieje do dzisiaj, gdzie podobno kazano tylko po czesku. To jest też ważny element w tym jego życiu. I co jest ważne, on też był reformatorem ortografu czeskiego, bo język czeski do tych czasów był mniej więcej pisany tak samo jak polski dzisiaj, to znaczy RZ, CZ, SZ. I on zamiast tego wymyślił te krótkie takie ptaszki, te punkty. Czyli od tych czasów jakby wizualnie język polski i czeski zaczynają się odróżniać, chociaż co dotyczy wymowy, fonetyki, to jest prawie, było prawie to samo. Czyli Hus, tak jak każdy reformator, na początku on z naszego punktu widzenia nie był żadnym radykalem. Na początku to były takie małe wątki. Jeżeli by znalazł zgodę z drugiej strony, to może na tym by się zatrzymał, ale tak często bywa, że nie zatrzymał, czyli był jakby zmuszony siłą rzeczy pójść dalej. To samo co z Lutrem, z innymi. Akurat Luter miał tyle szczęścia, że jakby miał poparcie części arystokracji w Niemczech i jakby politycznie wygrał. Hus też miał duże poparcie w Czechach. Był przed nim, więc też przetarł jakieś szlaki, przynajmniej myślowe. Tak. To na pewno i na pewno niestety nie miał szczęścia. No tak delikatnie mówię. Ale jeżeli mogę wrócić do tego artykułu, myślę, że to jest bardzo fajna myśl, że Hus pewnym się zrobił Czechów, to prawda. Tworzył Czechów, tak bo, pisze. Co się stało? Jak on był spalony, to wywołało ogromną niechęć w Czechach. O tyle, że na przykład czeska arystokracja, moravská raczej, napisała list protestacyjny do cesarza. I powstał ten nurt husytów. To znaczy byli nowi kaznodzieje, oczywiście coraz więcej radykalni, ludzie poszli swoją drogą. Husytyzm to znaczyło też podawanie pod, teraz przepraszam za mój polski, ale nie studiowałem go, pod oboją postacią, znaczy i hostia i wino, to było rozpowszechniane. To się nazywa utrakwizm i utrakwiści właśnie byli w XV wieku
roku i do połowy XVI w Czechach była tolerancja religijna w tym sensie, że można było albo po katolicku, albo utraktyści. Później z nich wywodzili się czescy bracia i kiedy Czechy były podporządkowane pod Habsburgów i przyszła bardzo ścisła rekatolizacja 1620, to czescy bracia uciekli do egzylu. Częściowo, znaczy dużo do Polski. Mhm. I tutaj na dzisiejszym Śląsku i w Polsce Środkowej, tam są miasteczka, które założyli czescy bracia, też miały takie czeskie nazwiska. Czyli to wszystko robi tą czeską tożsamość. Czyli wszystkie te nurty też czeskiego odrodzenia w XIX wieku, które jakby powstały w reakcji, w kontrreakcji na nacisk germanizacji z Wiednia i władzę polityczną z Wiednia, to wszystko ciągle odwoływało się do Husa i do husytów. To wyobrażam sobie, że w samych Czechach obchody tego 600-lecia duże, z rozmachem. Po pierwsze, to jest święto państwowe, czyli w poniedziałek nikt nie pracował w Czechach, czyli widać jak ważne. Po drugie, były wielkie, wielkie oczywiście uroczystości, były spotkania w Konstancji, gdzie był Hus spalony, tam były też wielkie obrady i jeżeli się nie mylę, to prezydent niemiecki też uczestniczył. Aż tak, czyli naprawdę wysoko, super. Naprawdę wysoko, tak. No tak. Tak. Bo naprawdę no, Hus jest postacią, jest takim prekursorem reformacji w Europie. Nawet Luther mówił, że wszyscy jesteśmy jakoś tam Husem. Czyli był Hus i 100 lat później Luther. To też co pan powiedział, znalazłam taką informację na dzieje.pl, które zrelacjonowały ten panel dyskusyjny, który się odbył 6 lipca, w którym pan brał udział. Pan mówi, że zaskakujące jest to, że Czesi wybrali na swojego bohatera kogoś, kto nie jest, ani nie był, ani królem, ani wojownikiem, ale myślicielem. Trochę zazdroszczę wam tego, przyznaję. Wystawa w Pałacu Staszica do końca lipca, można ją oglądać w Pałacu Staszica w Warszawie, dotycząca Jana Husa i czasów późniejszych, a także kontaktów i interpretacji i stosunku Polaków do Jana Husa i jego myśli. A opowiadał pan Petr Janeszka, dyrektor Czeskiego Centrum. I wystawa w sierpniu będzie, przepraszam, tak? Jeszcze na płycie przed kościelem reformowanym, augsburskim, to znaczy protestanckim, obok Zachęty. To wszyscy w Warszawie na pewno znają. Tak. Zapraszamy. Będzie można oglądać. Dziękuję panu bardzo. Było bardzo miło, dziękuję. Za chwilę skrót informacji, a potem zajmiemy się sprawami naukowymi. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Czyli widzicie państwo, jak to jest w naszym radiu Tok FM Euro Concita Extra.